i coraz bliżej do rozumu i coraz dalej do człowieka. Dobra rada. Trzeba krzątać się po życiu, moja miła, zmywać smutki, szczepić radość, plewić los. To nie my się starzejemy z każdą chwilą. To z dnia na dzień szybszym tempem pędzi czas. Wycieczka domowej gospodyni. Ona, zerwana z łańcucha między kuchnią a przedpokojem, wyrusza góry przenosić, zdobywać męski świat. Znów w marzenia ubrana, make-upem odmieniona, odkłada do lamusa resztki małżeńskich krat. Puka odważnie w ogromne do swej przyszłości drzwi. Otwiera oczy zdumione. Wciąż obok niej mąż śpi. A tu poproszę Państwa o zgadnięcie, jaki ten wiersz ma tytuł. Wsparta na ręczniku, parapety zalega. Ogląda beznamiętnie chodnikowy film. Nikomu niepotrzebna, za biedna, by wyjechać. Zdobi okna blokowisk siwizną pustych dni. Łatwa zagadka. Emerytka. Fleksja. Ja kocham się. Ty kochaj się. On, ona, ono, niech kocha się. Więc Ameryka, świat pełen miłości. Już kanibalizmu Państwu nie przeczytam. Gawęda o końcu świata. Poezji zbywszy się ten świat, czym będzie karmił duszę? Jaką przyszłości pokaże twarz? Czym ją poruszy? A czym wzruszy? W kokonie myśli pragmatycznej larwą wciąż będzie. Nigdy motylem. W ciasnym zaułku nienawiści uwięzi miłość i wrażliwość. Gdy już tkliwości się wyzuje i zamknie oczy wyobraźni gardłem ściśniętym łapskiem zbrodni, wrzęzi z trudem paks. I puenta tutaj jest z trzeciej wersji tej książeczki, bo ta książeczka ma trzecią wersję, która jeszcze jest niewydana, nieopublikowana. Szybowcowa perspektywa. O, jakże lubię ten wiersz. Zawieszona na kumulusie, jak bombka na choince, w rozedrganej misie powietrza strząsam z myśli naziemny pył. Już nie muszę ptakom zazdrościć. Niosę sobie ich lekką duszę. Odrealniam wciąż malejącą szachownicę zbóż, traw i drzew. Tylko bezmiar i oczarowanie, dopełnienie, sytość, brak trosk, wdzięczna mocy tajemnej, wpływam chmurą w ramiona już nie wrogie, szaro-szarych dni. Magiczne serce dzwonu. Mała dziewczynka wspina się na palce, wyciąga rękę, dotyka serca dzwonu. Stary Zygmunt wie, że spełni jej życzenie. Ona nie wie, że prosząc o mądrość,
zamyka drogę do szczęścia. W roli Atlasa. Nie umiała unieść świata na swych barkach. Nie wie, po co go na plecy zarzuciła. Nie umiała wybrać szczęścia w życia ziarnach. Nie wie, po co się cierpieniem zaraziła. Teraz szuka cienia siebie wreszcie swojej. Teraz ufa, że mu nada kształt cielesny. Teraz wie, że ciało odda duszy swojej. Teraz wierzy w dzień następny, bezbolesny. Ja. Uczyń mnie od nowa, Demiurgu, na mój prywatny użytek. Niech ja, utylitarna, wyliżę własne rany. Własny los dopieszczę. Sobie nieba przychylę. Ja, szeptucha. Nienasycenie. A chciałoby się szczęście zachłanną dłonią rwać. Spełnieniem próć powietrze. Czas usiglić. Dać siebie sobie. Mieć radości pełne garście. Słońc mnogość. Ptasi tryl. Brodzić w czystym zachwycie. Noc bezpiecznie śnić. Sieć gwiazdy sierpem księżyca. Ławinę marzeń pleść. Trwonić warkoczy naręcza. Czy to jest być, czy mieć? Dziękuję Państwu. Mogę prosić szklaneczkę wody, bo mi zasło w gardło. Szklaneczkę wody. Tak, oczywiście. Herbatki? Może być. Ale woda byłaby szybciej może. A piwko? Nie. Potem. Ale jeżeli Państwo chcieliby mnie o coś zapytać, czy ewentualnie, to ja proszę bardzo. Można, czy jeżeli Państwo, jak się już napiję, poproszą o więcej, to jeszcze mam co przeczytać. Ja chciałem powiedzieć, że ja już nie będę pisał wierszy po wysłuchaniu tego. Ale dobra. Nie, wie pani, ja chciałem się zapytać o taką sprawę. Pani czyta wiersz, który jest załóżmy poety i tak dalej, nie? I nie rozumie pewnej sprawy. Bo poeta ma swoje myśli, które przekazuje właśnie w tym wierszu. Tylko chodzi mi o to, że potem załóżmy powinna być dyskusja. Załóżmy, co człowiek, który słucha tego, odbiera. Jak to on rozumie? Bo nie jest to samo, co ten pisarz, poeta napisał, co on miał na myśli, z tym samym, co załóżmy ja jako słuchacz odbieram. No pan mi powiedział, jak odebrał, a pan co mi powie na temat moich wierszy, które pan usłyszał? Bo ja czytałam swoje wiersze. No swoje właśnie. No ja bym chciał usłyszeć od pani, jakie przesłanie pani ma w tym wierszu. To mnie interesuje. Nie, proszę, to jest błąd, proszę pana. To ja sobie piszę, a pan sobie czyta. Tak. To pan musi znaleźć w moim wierszu siebie. No ja rozumiem, ale właśnie mnie to nie bardzo komponuje się w tą sprawę. Bo pani przesyła swoje wiersze, ma pani jakąś myśl, którą pani przekazuje? Jasno wyrażam, mam nadzieję, że jasno wyrażam swoją myśl. Nie za bardzo, bo to są... A czego pan nie rozumie? Poezji są te różne niuanse, które pani przekazuje. A ja załóżmy jako... Przestań. Odbieram inaczej. No.
Chodzi mi o to. No. Żona uciekła. I co to ja będzie? Też. Nie, nic. Ja napiszę o tym wiersz. Ja nie wiem, co kocham. Niech pan nic nie kombinuje. Tak jest. Do widzenia. Dobranoc, miło mi było. Nam też, brawo. Co poeta miał na myśli? No, to ta szkoła. Ja nigdy tego pytania nie zadała. Mi się bardzo podobał wiersz pod tytułem Odlot. Tak. Zapamiętałem, bo wszystkich nie mogę zapamiętać i tak dalej, ale Odlot był bardzo piękny. Dziękuję bardzo. I pani po prostu pięknie recytuje. I dykcję ma i tak dalej, naprawdę. Nie, dykcji nie mam, absolutnie. Syk syczącego ze skrońca wyeliminował mnie z dziennikarstwa radiowego. No. To może złe nagłośnienie tam. Nie no, syk syczącego ze skrońca, no a proszę bardzo, z takim samym sykiem syczącego ze skrońca Donald Tusk, nie przejmując się wcale, wygłasza mowy, prawda? Może poezja lubi właśnie taki głos, nie? Mówię, że może poezja lubi właśnie tego typu. A bo my, Olek, mamy taki sam problem. Przepraszam, że to maskuję. To nie jest dla mnie problem, to jest dla mnie właśnie mój atut. Ja nie mam problemu. I wolałbym, żeby tak pozostało. To znaczy nie, ja bym nie chciała, żeby tak pozostało, bo ja bym też chciała tak jak ty nie mieć problemu. Dziękuję, się z wami. Dobranoc. Nie problemu, żeby nie mieć. Pani była dla mnie swoje zrobiła. Widzę. Dziękuję ślicznie, dziękuję, że przyszliście. No, także ty zostajesz teraz jeszcze? Czy, przepraszam, zostajesz? Tak, zostaję jeszcze jutro. Okej, dobrze. No, to miłego, super, pogadamy. Dobranoc. Dziękuję bardzo, że przyszliście w dzisiejszym dniu mikołajkowym. Kłaniamy się, do widzenia. Do widzenia, dobranoc, do zobaczenia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pomału uważam, a ja bym chciała zapytać, bo powiedziałeś, że nie będziesz po wysłuchaniu tego, nie będziesz pisał wierszy. No tak, mi się podobały twoje wiersze. Czyli to był komplement? Tak. Dokładnie. A ja myślałam, że tak cię przestraszyłam swoją poezją, że już nie sięgniesz po pióro. Nie wszystkie, ale potem się tak rozkręciło to, że po prostu kilka było genialnych. Na takim top poziomie wysokim. Tak uważam ja. Dziękuję. Chociaż ja jestem facet, to ja inaczej komponuję słowa, inaczej piszę zupełnie. No, poza tym ja nie mam, tak jak mówiliśmy, tych dyplomów. No, ja jestem z innej branży w ogóle. Myślę, że jestem nieźle przygotowana do zawodu, który na emeryturze wykonuję, ponieważ to nie jest to, że się chwalę, tylko ja po 20 latach uprawiania poezji na poważnie, przedstawiając się młodemu człowiekowi, powiedziałam: poetka Bożena Iwankiewicz. Po 20 latach, a przeraża mnie, że młodzi ludzie po napisaniu, na skrobaniu czegokolwiek, każą się nazywać poetami. I to jest choroba chyba tego czasu, że wszędzie tych właśnie, to znaczy. Wydaje mi się, że trzeba o tym mówić. Nie wolno o tym myśleć. Człowiek musi być odpowiedzialny. Ja mam tutaj wiersz Amatorstwo, który napisałam dlatego, że ja tak naprawdę jestem cały czas amatorką w życiu, ponieważ mam tylko jedno dziecko, mam jednego syna, nie mogłam, więc jestem debiutantką. Jako matka, mam tylko jedno życie, więc jestem debiutantką, chociaż właściwie tutaj to różnie do tego podchodzę. I sprawa najważniejsza, nie ma
Wyższej Szkoły Poezji. WSP, Wyższa Szkoła Poezji. Nie ma takiej szkoły, prawda? Także praktycznie każdy, kto pisze poezję, to jest amatorem, ponieważ na to nie dostaje się dyplomu. W związku z tym ja swoje poezjowanie na początku, potem już poważne pisanie, poważne tworzenie, poważną robotę poetycką mam udokumentowaną dyplomem dyplomem filologicznym, bo jestem po polonistyce. Mam dyplom z religioznawstwa i dyplom z filozofii, więc wystarczy to chyba na to, żeby uprawiać ten zawód i mówić o sobie, że jestem naprawdę profesjonalną poetką, a ten wiersz... Czyli pozbawiłaś mnie złudzeń, dziękuję bardzo. Chwileczkę, jeszcze można praktyką. Bo jeszcze nie słyszałaś moich. A z przyjemnością? Z przyjemnością. Dzisiaj to tam dzisiaj mam dwa, bo ja mam z 2000, ja dwa pamiętam. No to proszę. Ale mogę ci w internecie tam podesłać. Nie? Ale ja w sensie... pewnie zaglądałam i skoro zostało mi w głowie nazwisko w jakiś tam sposób, to musiałam nieobojętnie przejść obok twórczości, prawda? Bo gdyby to było byle co, to by mi nic w głowie nie zostało. Naprawdę. Także mówię szczerze zupełnie. Także myślę... Poprosimy. Oto amatorstwo. Amatorstwo. Być mamą, tatą i poetką to jak syzyfowy trud. Dostarczać jadła pisklęciu, gdy ziemia więzieniem dla stóp. To wieczne niedopełnienie, wiatraki Don Kiszota. I jak tu wyrzutów nie mieć, gdy to i to się kocha. A o miłości w takim uniwersalnym znaczeniu niepotrzebnie tutaj tłumaczę. O miłości piszę tak. Kwitnę różą, topię twarz w twoich dłoniach. Kwitnę różą w tobie, ogrodzie. Nocą srebrną, dniem złotym, płonę gwiazdą, trwam skałą. Kocham. Kłaniam się jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję. Zbigniew Małaczyński, jestem, bardzo mi miło było Panią poznać. Jest Pani wspaniałą osobą, jeśli chodzi o mnie. Cieszę się bardzo, Boże, jest Pani cudowna. Dziękuję. Wszystko Panią bardzo. Jest Pani naprawdę wyśmienitą dziewczyną. Ślicznie Pani dziękuję, że... Ponoć po promilach mówi się szczerze. Tak. Miałem wielką przyjemność Panią spotkać i cieszę bardzo. Kłaniam się. Do miłego zobaczenia. Do miłego. Kłaniam się. Dziękuję do widzenia. Bardzo. Do widzenia Państwu. Kłaniam się. Przepraszam. Jestem chory, nie niestety. Zdrowia życzymy. Dziękuję bardzo. To jak ja w ten sposób podchodzę do miłości, a taki obiektywny wiersz o miłości, to z tego wiersza właśnie pochodzi tytuł do pierwszego wydania mojej publikacji. Nie kołuj nade mną jastrzębiem. Miłość.
Nie kołuj nade mną, jastrzębiem. Nie czyhaj, jak na zdobycz. Ja wiatrem jestem. Wciąż pędzę. Nie zdołasz mnie dogonić. Unoś się na mnie latawcem. Zamknij w skrzydeł kołysce. Wtedy odpocznę w swym pląsie. Posłucham grania twych skrzypiec. Nie gań mnie za ulotność. Nie karcz przymusem zostania. Otwórz się woli wolnością, a obce nam będzie rozstanie. Jeżeli ktoś z panów nie zrozumiał wszystkiego z tego wiersza, na przykład unoś się na mnie latawcem, zamknij w skrzydeł kołysce. Czy któryś z panów? No. I tutaj latawce to były takie w wierzeniach słowiańskich takie duchy, chyba w romantyczności. Takim latawcem stał się La Carusi, jej umarły narzeczony. I w internecie można sobie znaleźć wizerunki latawców. Ja o tym nie mówiłam, zanim właśnie latawce nie